Halo, halo, dzień dobelek. Witamy z ośrodka treningowego zlokalizowanego przy hotelu Regnum Caria. Jesteśmy oczywiście w Belek, zgrupowanie w Turcji. Drugi sparing Rakowa-Częstochowa Kretu. Oj, teraz ładnie pograli piłkarze. Zdjęły uderzenie z dystansu, troszeczkę za wysoko podniesiona piłka, ale to było naprawdę groźne i mogło się podobać. Mocne zagranie Dawy na lewe skrzydło. Tam jest Oktawian Popescu, czyli jeden z najlepszych zawodników Stjeły. Teraz ten jego strzał broni Kasper Trelowski. Patryk Kun, lewa strona. Ma miejsce Iwi Lopez na oddanie strzału. To też czyni jeszcze rykoszet. I co? I mamy bramkę. Pada ta piłka do siatki. 16 minuta. No i cóż, ta piłka w niecodziennych okolicznościach. Mija linię bramkową, nie zdążył interweniować Stefan Tarnowanu, a Iwi Lopez zdobywa bramkę właśnie w taki sposób. 1-0 dla Rakowa. Właśnie 3-1 i ta trzecia bramka w 90+4, czyli w ostatnich dosłownie sekundach meczu. Skąd my to znamy? Ależ teraz było blisko. Ben Lederman pokusiłby się o bramkę. Tego meczu oba zespoły trenują. No może niekoniecznie na tym boisku, bo jest to boisko takie już typowo meczowe albo zarezerwowane gdzieś tam na takie treningi drużyn tych topowych. Oj, zaraz o tym. Broni Trelowski. Jeszcze akcja. Tak z niczego stworzyła nam się tutaj ta akcja w polu karnym. Kretu wycofuje do środka. Jeszcze raz prawy obrońca Stjeły. Wybija Petraszek, zażegnuje niebezpieczeństwo. Świetnie, ponownie uwolnienie spod tego wysokiego pressingu, tym razem długim podaniem. Nie zawsze na krótkie rozegrania decydują się nasi piłkarze. Widać, że potrafimy też utrzymać się przy piłce, grając długą piłkę na Gutka, i ten zgrywa. Laga na Gutka, jak to kiedyś zostało powiedziane. I teraz właśnie Łotysz Gutkowski, ależ precyzja, ależ spokój naszego łotewskiego napastnika. Kapitalnie, 21 minuta i prowadzimy 2-0. Zabójcza skuteczność medalików w tym sparingu. Aktywny Gutkowski, on tutaj na pewno nie poprzestanie. Przejmuje piłkę Nowak, pusta bramka. Jest Iwi Lopez, ma bardzo dużo miejsca. Hiszpan, ach, tutaj ten strzał zablokowany. Chciał przymierzyć precyzyjnie przy samym słupku nasz goleador. Dośrodkowanie. Będzie rzut rożny. Tutaj próba kombinacyjnego rozegrania, ale bardzo ryzykowna. Przejmujemy piłkę Lopez do Gutkowskisa. To, co potrafimy najlepiej. Zablokowane uderzenie Gutkowskisa. Nie ma rzutu karnego. Jeszcze próbuje piętą Lopez i Ben Lederman. Niecelnie chyba gdzieś podskoczyła ta piłka naszemu zawodnikowi. Mocno sfaulowany przy tej próbie strzału Gutkowskis. Nie mamy tutaj oczywiście VAR-u na tym stadioniku w hotelu Regnum Caria, bo mecz sparingowy, natomiast no, tutaj sędziowie tak, a nie inaczej orzekli. Myślę, że decyzji nie zmienią, ale ucierpiał Łotysz, potrzebna pomoc sztabu medycznego. Próbował takim niestandardowym zagraniem uwolnić się Cordea, to się nie udało, jest Iwi Lopez. Lopez, no, zabójcza ta skuteczność. Trzecia sytuacja naszego zespołu, 3-0. Iwi dziurawi siatkę FCSB. No a na tablicy trójeczka. Po pesku. Szybowała ta piłka z taką dziwną rotacją. Odbił ją Wladan Kowacewicz. Naciskany Marcin Cebula. I groźnie teraz w naszym polu karnym. Nie ma bramki. Całe szczęście. Niecelnie tutaj oddał strzał. Chyba po pesku. Jeszcze chyba lekko ucierpiał przy tej walce o piłkę. Ale myślę, że przyklaśniemy temu stwierdzeniu, bo tutaj takie bardzo miękkie te faule czasami gwizdze sędzia, a tymczasem mamy bramkę. Wepchnięta piłka z najbliższej odległości i zdaje się, że to Bilel Omrani strzela pierwszą bramkę dla FCSB. Zaszło, gramy już praktycznie w bardzo późnej godzinie popołudniowej. Oj, niebezpiecznie! Niecelny ten strzał, na całe szczęście. Okazja, ależ to ładnie zagrali. Broni Tarnowanu. Było blisko czwartej bramki dla Rakowa. To też czyni jeden z zawodników Stjeły.
a może my to wykorzystamy i skontrujemy rywali. Uwaga, tutaj, ależ to przymierzył Fran Tudor. Najładniejsza bramka jak na razie na tym zgrupowaniu, no coś pięknego. No i jakieś ciasteczko, jakiś strzał, jak taki krosant, którego pewnie Franiu zjada do śniadania tutaj w naszym hotelu. Tak ta piłka właśnie zakręciła się pięknym rogalem i wpadła w samo okienko. A to było kapitalne podsumowanie tego dzisiejszego spotkania, które właśnie dobiega końca. Arbiter użył gwizdka po raz ostatni. Wygrywamy drugi sparing na zgrupowaniu w Turcji 4-1. To rezultat dzisiejszego spotkania.